Wtorek, pierwszy dzień sierpnia. Grzegorz Żądło, zapraszam na pierwsze dziś informacje. Kolejne problemy w Śląskiej Służbie Zdrowia. Do wielu zamkniętych lub zawieszonych w ostatnim czasie oddziałów dołączyły dzisiaj Oddział Chorób Wewnętrznych w Jaworznie oraz Pediatria i Izba Przyjęć w Rydutowach. Powód ten sam – brak lekarzy. Paweł Jędrusik. Dla pacjentów z Rydutów brak izby przyjęć i pediatrii to duży problem, bo będą teraz musieli korzystać z oddziałów w Rybniku, Włodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach czy Jastrzębiu Zdroju. Na razie nie wiadomo, jak długo oddziały będą zamknięte. Wiadomo natomiast, że są też problemy z innymi. Również na dniach będziemy zawieszać oddziały chirurgiczne. Tutaj mamy tylko 3 chirurgów, którzy pracują ponad swoje siły. Dlatego też intensywnie poszukujemy chirurgów, tak żeby wzmocnić oddział. Dla prawidłowej pracy oddziału 7-8 chirurgów jest niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Od 1 sierpnia zawieszona została też praca oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym w Jaworznie. Pacjenci są kierowani do Mysłowic, Chrzanowa czy oddalonego o ponad 100 km Kłobucka. Dyrekcja podjęła działania, aby wszyscy pacjenci tego szpitala mieli zachowaną ciągłość leczenia w innych placówkach, w niedalekich, w sąsiednich, zorganizowanych sąsiednich Mysłowicach czy choćby w Chrzanowie. Także tutaj pragnę zapewnić wszystkich pacjentów, mieszkańców Jaworzna, że tutaj żadnych przerw, żadnych zaniedbań w leczeniu i opiece nad osobami chorymi położonymi, korzystającymi z opieki tego szpitala nie będzie. Nie będzie też jednak przyjęć na oddział, do którego mają najbliżej i na razie nie wiadomo, kiedy to się zmieni. Nie ustają protesty przeciwko budowie kolei dużych prędkości w województwie śląskim, która jest elementem planowanego centralnego portu komunikacyjnego. We wtorek burmistrzowie kilku miast wspólnie z mieszkańcami komentowali słowa ministra Marcina Horały i wytykali mu, ich zdaniem, kłamstwa. Paweł Jędrusik. Chodzi m.in. o fragment wywiadu w Radiu Z, w którym minister i pełnomocnik rządu do spraw CPK komentował planowany przebieg kolei dużych prędkości przez małą miejscowość Palowice niedaleko Rybnika. Stwierdził, że w dużej mierze pokrywa się on z dawnym szlakiem kolejowym. No nie pokrywał się planowaną przez CPK 4-torową linię. To jest taka dyskusja. No nie, nie pokrywał się idealnie, tak, co do centymetra. Oczywiście no teraz są inne czasy, inne zasady, inne wymogi techniczne, więc zdarza się moment, czy miejsce, gdzie troszeczkę od tego śladu odchodzi, ale generalnie jest w tym śladzie, gdzie nie ma budynków. Sołtys Palowic przekonuje, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. To są kłamstwa i manipulacja ze strony rządowej. Narracja jest od nich od początku jedna, jedyna. Punkt styku proponowanego wariantu kolei dużych prędkości z byłą, tak jak tu było wcześniej powiedziane na konferencji, koleją, która kiedyś w Palowicach funkcjonowała, numer 159, to jest krótki odcinek. Ta kolej całkiem idzie w innym śladzie, więc to dementuje to, co powiedział pan minister Horała. Sołtys przypomina także, że Palowice są małą wsią, więc wyburzenie tam nawet kilku budynków to zupełnie inna skala niż wyburzenie 6 domów w dużym mieście. Burmistrzowie punktowali dziś także konsultacje, które odbywały się, zanim rząd przedstawił wybrany przebieg trasy do CPK. Jeden z wariantów, ja bardzo lubię mapy, sobie dokładnie sprawdziłem, jak to tam jest porysowane i że zauważyłem, że jeden z przystanków wtedy na wariancie zielonym jest pokazany na środku stawu. Bardzo mnie to zaciekawiło, dlaczego jak to jest zrobione. I jak zadałem to pytanie na tym spotkaniu, no tutaj mieszkańcy, tutaj przedstawiciele spółki EGIS, firmy EGIS i spółki CPK, no to głowy pospuszczane, no tak malowali. Ale okazuje się, że nie tylko samorządowcy i mieszkańcy województwa śląskiego mają problem. Jeszcze w tym miesiącu zarząd województwa śląskiego ma spotkać się ze stroną czeską. Rząd mówi, że jest po prostu wszystko idealnie, jako punkt styku jest Godów. No a tutaj naraz na konferencji międzynarodowej zorganizowanej również pod auspicjami Konsulatu Rzeczypospolitej w Ostrawie okazuje się, że przedstawiciel czeskiego odpowiednika CPK mówi, że to jest sprawa dla nich absolutnie dyskusyjna i dla nich niekorzystnym jest ten proponowany przez stronę polską przebieg. Lista zarzutów wobec CPK ze strony mieszkańców jest długa. To nie tylko rozjeżdżanie miast czy wyburzanie budynków, ale także wątpliwa ich zdaniem wycena nieruchomości, które mają zostać przejęte pod budowę nowych torów. Rodzice z Bytomia za miejskie żłobki zapłacą więcej. Od września wzrasta miesięczna stawka za pobyt dziecka w publicznej placówce. Więcej kosztować będzie też wyżywienie. Jak tłumaczy miasto, podwyżki podyktowane są tym, co dziś oczywiste – inflacją i wszechobecną drożyzną. Fatima Orlińska.
Z 504 zł do 576 zł miesięcznie wzrośnie opłata w miejskich żłobkach w Bytomiu. Droższe będzie też wyżywienie. Tu stawka rośnie z 9 do 12 zł. Jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Miejskiego, ostatnia podwyżka miała miejsce ponad rok temu. Przez ten czas koszty funkcjonowania żłobków znów wzrosły. Należy też zaznaczyć, że w tej chwili utrzymanie dziecka w bytomskim żłobku to koszt około 2600 zł. Sam rodzic ponosi koszty w okolicach 1/4 tej sumy, resztę dokłada z budżetu miasto. W związku z tym chcemy urealnić te stawki, żeby większa część tej opłaty była ponoszona przez rodziców, ale dalej będzie to około 1/4, tak jak do tej pory. Dotychczas w Bytomiu funkcjonował jeden żłobek miejski i 13 niepublicznych. We wrześniu zostanie uruchomiona druga filia miejskiej placówki i łącznie obydwie zapewnią 100 miejsc. Do żłobka miejskiego przy ulicy Łużyckiej chodzi 75 dzieci w trzech grupach wiekowych, w tym niepełnosprawne, co również wpływa na koszty. Opiekunów potrzeba jest wielu, ale to akurat dobrze, bo to bardzo dobrze wpływa na jakość usług. Natomiast koszty, nie ukrywam, pracownicze to jest najwyższa tutaj część całego naszego budżetu. W momencie, kiedy najniższa krajowa rośnie, no nas tak samo obowiązują tutaj podwyżki i jakieś regulacje płac, w związku z tym też no, koszty utrzymania jednostki rosną bardzo mocno. O podwyżkach stawek za pobyt dziecka w żłobku zadecydowali radni na poniedziałkowej sesji Rady Miasta. Jednocześnie miasto przypomina, że rodzice dzieci do 3 lat mogą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych starać się o dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent podjął decyzję, żeby nie zmniejszać dofinansowania w części prywatnych żłobków, gdzie dofinansujemy, gdzie dokładnie ten sam mechanizm, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy plus my odejmujemy i tyle płacą mieszkańcy. No dlatego w systemie mamy ponad 500 miejsc i w ramach Malucha Plus zapowiadanych jest kolejne 200, uwzględniając ilość dzieciaków, które się rodzą mniej więcej w Bytomiu. Rodzice mogą otrzymać z rodzinnego kapitału opiekuńczego 500 zł przez 24 miesiące na drugie i kolejne dziecko lub 1000 zł przez 12 miesięcy. Pieniądze te mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków na opiekę nad dzieckiem, w tym żłobek. Od września w bytomskich żłobkach będą 24 miejsca więcej. Katowice czy Mikołów? Takiego wyboru mieliby dokonać mieszkańcy południowych dzielnic stolicy województwa w referendum, do którego jednak nie dojdzie. Mało kto słyszał o tej inicjatywie, a poza tym organizatorzy zebrali niewiele podpisów. Mimo to są zadowoleni ze swojego pomysłu. Łukasz Kądziołka. Zamiast ze stacji Katowice-Ligota podróżni odjeżdżaliby z Mikołowa-Ligoty, a takie drogowskazy już nie byłyby potrzebne. O pomyśle przyłączenia do sąsiada z południa 7 dzielnic Katowic wiele osób nawet nie wiedziało. Znaczy właściwie nie, to jest dziwny pomysł. Nie, pierwsze słyszę w ogóle. Ale faktycznie ktoś na taki pomysł wpadł. Jednak mieszkańcy mają uzasadnione wątpliwości. A czemu do Mikołowa? W referendum miałoby paść pytanie, czy mieszkańcy uważają, że dzielnice Ligota, Panewniki, Piotrowice, Ochojec, Podlesie, Zarzecze oraz Kostuchna powinny stać się częścią Mikołowa. Inicjatorzy referendum, którzy postanowili o to zapytać, nie tyle chcieli wpłynąć na przebieg granic, co wywołać dyskusję. Zebrali bardzo niewiele, bo nieco ponad 300 podpisów poparcia. Ale mimo to są zadowoleni. Oczywiście, że było warto i myślę, że to się na tym nie skończy. I jak nawet teraz nie odbędzie się referendum, to czy Rada Miasta nie zdecyduje, żeby teraz jednak to jest ważne i trzeba to referendum zrobić, to będziemy i już robimy kroki w kierunku na kolejnego. Może ono się zmieni, się pytanie referendalne, nie będzie odłączenie dzielnic. Tylko na przykład w sprawie odwołania prezydenta. Nie do końca zadowoleni mogą być radni, bo zgodnie z prawem muszą się tą inicjatywą zająć. Nie wiem, kiedy sesja będzie, spodziewam się, że będzie ona w ostatnim możliwym terminie, ponieważ nie wiemy, kiedy będzie opinia wojewody śląskiego, być może 16 sierpnia, ale będę Państwa informował z ustawą wyprzedzeniem. Jeszcze raz ubolewam, rozumiem urlop.
pomimo faktu, że ta inicjatywa nie spełnia wymogów formalnych, a więc podpisało się pod nią zaledwie 1,5% uprawnionych osób, co jest znacząco niewystarczającą liczbą ustawową do uruchomienia takiej procedury, Rada Miasta Katowice zobligowana jest w terminie 30 dni podjąć uchwałę w tym zakresie. W najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie komisji, która będzie dyskutować nad referendum. Pytanie, czy taką dyskusję jest sens w ogóle rozpoczynać? Jeżeli każdy wniosek, nawet podpisany przez 20-30 osób, miałby być procedowany, to w tym momencie bardzo łatwo sparaliżować każdą jednostkę samorządu terytorialnego, wrzucając co jakiś czas tego typu pomysł referendalny. Choć trwa sezon urlopowy, to uchwałę trzeba przegłosować. Dlatego w obronie granic Katowic niektórzy radni będą musieli prawdopodobnie wakacyjne plany zmienić. W gumowej masce zaatakował kobietę i strzelał do niej z pistoletu. 33-letni mężczyzna ukradł 50 zł, a teraz zatrzymali go policjanci z Zabrza. Łukasz Kądziołka. Napastnik w masce podszedł do przypadkowej kobiety, ukradł jej 50 zł, a następnie zaczął strzelać. Oddał w jej kierunku 5 strzałów. Do rozboju doszło w Zabrzu w połowie kwietnia. Dzisiaj policjanci zatrzymali mężczyznę. Był zdziwiony widokiem funkcjonariuszy. Wyraził swoje zaskoczenie i też pewne uznanie w stronę policjantów, że udało się im go wytropić. W jego miejscu zamieszkania zabezpieczono broń, 4 sztuki pistoletów, w zasadzie 3 pistolety, jeden rewolwer. Z tego rewolweru były oddawane strzały w kierunku kobiety. Oprócz tego ponad 200 sztuk amunicji różnego rodzaju. To wszystko będzie teraz przedmiotem badań. Będzie wydana ekspertyza, jakiego rodzaju to są pistolety. Te 3 pistolety to broń gazowa, a rewolwer dopiero zostanie sprawdzony. Kobieta w wieku 36 lat została ranna, ale udało się jej uciec. Miała sporo szczęścia. Jednak spotkanie z zamaskowanym napastnikiem musiało być dla niej traumatycznym przeżyciem. Wiemy z jego wyjaśnień, że on planował już takie dokonanie takiego rozboju już od jakiegoś czasu. 33-letni mieszkaniec Bytomia usłyszał zarzut rozboju kwalifikowanego, czyli z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przyznał, że w trakcie ataku był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna wcześniej nie był karany. Taki był pierwszy dzień sierpnia w informacjach TVS. Jutro zapraszam Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.